Wymiana oleju w napędach Suzuki Grand Vitara 2. W tym filmiku będzie dużo takich podstawowych informacji, no ale o ten temat najczęściej pytają nowicjusze bądź osoby, które dopiero kupiły to auto, więc będzie dużo takich podstawowych podstaw. Zaczniemy od takiego małego schematu, żebyście wiedzieli, co i gdzie się wymienia. Więc tak, w naszym aucie mamy oczywiście silnik, prawda? Z korbowodem, w którym się poruszają tłoki. Prawda? Ten silnik generuje naszą moc, energię. Dalej mamy do niego przyczepioną skrzynię biegów, prawda? Z taką fajną wajchą, jeżeli to jest manual. No i w tej skrzyni biegów są różne koła zębate, duże, małe, prawda? Żeby zmieniać przełożenia. Dalej mamy tak zwaną skrzynkę rozdzielczą. I to jest takie magiczne urządzenie, które nam ten napęd rozdziela na tylną oś z kołami oraz przednią oś, również z paru dwóch kół. Nasze koła mają bieżnik. I teraz w autach terenowych skrzynka rozdzielcza posiada również funkcję reduktora, ale to jest jedno i to samo urządzenie, to jest jeden moduł. To jest skrzynka, która rozdziela na napęd i bardzo często również Suzuki Grand Vitara ma funkcję redukcji, czyli po prostu zmienia nam tutaj wartość przełożenia, ale tak mówię, jest to jedno urządzenie i ta nazwa jest używana zamiennie, bądź reduktor, bądź skrzynka rozdzielcza. Nie myślcie sobie, że jest tu jeszcze jakieś dodatkowe pudełko. To jest jeden i ten sam moduł. No i teraz zmieniamy oleje, tak? Więc mamy olej w silniku. O, oczywiście pisak nie działa. Więc mamy olej w silniku, tak? Mamy również olej w skrzyni biegów. Czy to automat, czy to manual. Mamy tutaj taki specjalny olej. No i mamy olej w naszym reduktorze. I mamy olej w tylnym dyferencjale i w przednim dyferencjale. I teraz uwaga, kiedy mówimy o wymianie olei w napędach, to właśnie mamy na myśli tylny dyferencjał, reduktor i przedni dyferencjał. Taka mała uwaga, zwłaszcza użytkownicy manualnej skrzyni biegów. Polska instrukcja do Suzuki Grand Vitara 2 ma taki mały błąd, bardzo niezręcznie zostało zrobione przetłumaczenie. W angielskiej tego nie ma. Angielska instrukcja obsługi mówi bardzo jasno, że do reduktora jest inny olej przekładniowy, a do skrzyni biegów jest inny rodzaj oleju. Dlatego, że do skrzyni biegów, w skrzyni biegów są synchronizatory i musi być inna wartość, musi być olej bodajże GL5. Również korki na przykład w lewu i z lewu są inne w skrzyni biegów. Więc gdy mówimy o wymianie olejów w napędach Suzuki Grand Vitara, to chodzi nam o tylny dyferencjał, o reduktor i o przedni dyferencjał. No, a co wlewamy? Wlewamy coś takiego. O tej wartości. Ja kupiłem 5 litrów, dlatego że do tylnego i przedniego dyferencjału wchodzi teoretycznie 0,9, czyli niecały litr. Do naszego reduktora wchodzi litr. Więc tak naprawdę 3 litrami wymienimy wszystkie oleje w napędach. No i nam zostają 2 na ewentualne dolewki, gdyby nam się zdarzyła woda w oleju, gdyby nam uszczelniarz puścił, albo gdybyśmy musieli coś tam w tym dyferencjale robić i trzeba ten olej wymienić, dolać. Także polecam kupienie piątki i wtedy możemy obsłużyć, przeserwizować obydwa dyferencjały oraz nasz reduktor. No dobra. Jakich narzędzi potrzebujemy? Musimy przede wszystkim zdjąć osłonę pod silnikiem. Jeżeli są to standardowe plastiki, to przede wszystkim płaski śrubokręt, bo tam jest bardzo dużo spinek. I bodajże krzyżyk, możliwe, że dziesiątka na te kilka śrubek. Więc narzędzia do zdjęcia osłon pod silnikiem. Teraz potrzebujemy coś, żeby odkręcić korki z lewu i w lewu. I zarówno w przednim tylnym dyferencjale, jak i w reduktorze wszystko jest na ten sam rozmiar. Jest to kwadrat 10 mm. Tak wygląda końcówka. Natomiast wszyscy używają, ponieważ bardzo dobrze pasuje, grzechotka
3/8, ponieważ jest to 9,5 mm. Więc tak naprawdę grzechotka 3/8 świetnie pasuje, ponieważ tam zawsze jest odrobina rdzy, odrobina jakiegoś brudu, więc taka dedykowana końcówka 10 mm tak naprawdę wchodzi na wcisk, trzeba ją nabijać. To nie jest zła rzecz do kupienia, jeżeli mamy serwis samochodowy, no i może nam się zdarzyć ktoś z wyrobionym wejściem, z wyrobionym korkiem. Także najlepsza opcja jest po prostu grzechotka 3/8. Ewentualnie, jeżeli mamy na przykład tylko jedną drugą, to można też kupić taką przejściówkę z jednej drugiej na 3/8. No i wtedy mamy tą końcówkę, którą potrzebujemy. Więc tak, potrzebujemy grzechotkę 3/8. Natomiast nie da się do tych korków dojść, ponieważ one są wpuszczone w obudowę, albo po prostu, zwłaszcza z przodu, w przednim dyferencjale, jest on schowany w ramie auta. Więc przydadzą się również przedłużki. Reduktor oraz tylny most obsłużymy samą grzechotką oraz przedłużką. Ja akurat mam 12 cm. Do przedniego reduktora, zwłaszcza do górnego korka, przyda się dłuższa przedłużka 25 cm. Bądź dwie krótsze spięte razem. To jest zestaw, w którym odkręcimy i zakręcimy wszystkie korki w przednim, tylnym dyferencjale oraz reduktorze. Bardzo też polecam małą szczoteczkę, żeby te korki najpierw wyczyścić, no bo tak naprawdę największym niebezpieczeństwem, największą rzeczą, które może pójść nie tak, to jest wyrobienie tego korka, no i potem mamy duży problem, więc dobrze jest ten korek dobrze wyczyścić, zanim zaczniemy go odkręcać, tak żeby narzędzie dobrze w nim siedziało. I ostatnią rzeczą, bez której tak naprawdę nic nie zrobimy, to jest taka strzykawka do oleju, która wygląda w ten sposób. Koniecznie z wężykiem. Niestety dostęp jest taki, że nie ma najmniejszej szansy podejść jakimś lejkiem. To jest konieczność. Jakieś narzędzie na 3/8 oraz strzykawka do oleju. To akurat ma 500 ml. Bez tego naprawdę nie ma najmniejszej szansy wymienić olejów, zwłaszcza w dyferencjałach. Więc tak, dużo tego nie ma, podstawowe narzędzia i możemy się brać za wymianę oleju. No i jesteśmy na podnośniku. Tak mówiłem, 3 punkty wymiany oleju. Tylny dyferencjał. Tu mamy reduktor. I z przodu przedni dyferencjał. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda z bliska. Czyli tu jest tylny dyferencjał, dolny korek i górny korek. Tu jest reduktor, dolny korek i górny korek. A do przedniego dyfra musimy się dobrać od przodu. Tu widać dolny korek, a tu jest górny. O, a tu jest górny korek. Tak to wygląda. Tu mamy dół. A tu widać. O, a tu jest górny korek. No, najtrudniejszy dostęp jest z przodu, ale nie ma tragedii. Więc ja wam pokażę wymianę oleju na przykładzie reduktora, ponieważ no jest po prostu najprościej, najlepszy dostęp. Więc troszkę wyjdę na auto. No i tak, ja już oczywiście płyty zdjąłem, więc zabieramy się do zmiany oleju. O, powinno być. Widać obydwa? Widać, dobra. I teraz tak. Olej przekładniowy
może nie dla wszystkich śmierdzi, ale bardzo intensywnie pachnie, więc polecam założyć rękawiczki do tego. Również ja sobie olej złapię takiego pojemniczka, bo chcę zobaczyć, co tam się dzieje, czy jest czysty, czy nie ma jakichś opiłków. I teraz tak, najpierw musimy te korki wyczyścić, ponieważ jedyne, co może tak naprawdę źle pójść, to jest wyrobienie tego kwadratu w środku, ponieważ tu nie ma rdzy. One nie są wkręcone mocno, no, ciasno, na jakiś wielki mount gotowy, natomiast są wklejone. Są wklejone takim delikatnym silikonem uszczelniaczem, więc siedzą ciasno i po prostu musimy mieć bardzo dobry chwyt, żeby je wykręcić, bo tak tam mówię, jedyne ryzyko jest, że wyrobimy wnętrze tego korka. Więc chodzi o to, żeby wszystko ładnie pasowało ciasno, tak? I teraz druga uwaga. Zawsze zaczynamy od górnego korka. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli uda nam się wykręcić dolny, a nie uda nam się wykręcić górnego, to zostaniemy z suchym deferencjałem, z suchym reduktorem. No i poza tym olej troszkę łagodnie będzie spływał, nie będzie chlapał, jak damy mu dostęp powietrza od góry. Więc zawsze zaczynamy od górnego korka. Teraz, tak jak mówiłem, tutaj nie ma rdzy, tutaj nie ma jakiegoś mocnego wkręcenia, natomiast jest klej, silikon, który musimy przełamać. Więc musimy się upewnić, że nasze narzędzie dobrze siedzi. Jednym mocnym ruchem, o, przełamujemy ten klej. O, i teraz korek ładnie mu wychodzi. O, i zaczyna się dać. I tak wygląda korek górny. Korek górny jest pusty w środku. Korek dolny ma magnes, żeby wyłapywał opiłki, tak jak jest w korku z pustu silnikowym. O, widocznie na to nierówno stoi. I teraz dolne. Tak jak mówiłem, musimy dobrze osadzić narzędzie i jednym mocnym ruchem przełamujemy ten klej, ten silikon. Bo tak mówię, największe ryzyko to jest wyrobienie wnętrza tego korka. Teraz uwaga, gdyby nam się tak zdarzyło, ja nigdy nie musiałem tego robić, ale podobno najlepszą metodą jest, gdyby się prosto to wnętrze tego korka wyrobiło, założenie dużej nakrętki na górę i przyspawanie je do tego korka. No i wtedy mamy za co złapać, możemy znowu próbować kręcić. Ok. I teraz drugi korek. Teraz łowimy. Wcieknie. I tak jak mówiłem, drugi korek. Gdzie to jest? O, drugi korek jest pełny, bo ma tutaj taki magnes. I tutaj jest taki mały nalot troszeczkę. To nie jest nic groźnego, nie ma dużych opiłków. No i czekamy, aż on to spłynie. Ja w tym czasie złapię za nasz olej i za strzykawkę. No, praktycznie większość spłynęło, więc możemy już dół zakręcić. Teraz tak, tu się zaczyna pierwsze ale. Według instrukcji, no i fabrycznie, korki są zasmarowane takim uszczelniaczem, takim silikonem. No i w teorii powinniśmy go zastosować,
Natomiast ja nigdy nie miałem żadnych problemów z wyciekiem, a często zaglądam do napędów. Ja po prostu, że tak powiem, jadę na tych pozostałościach, na gwincie, które były z fabryki i nigdy nie miałem problemu z wyciekiem, nawet korek mi się nie robił mokry. Także to już jest wasza decyzja, czy coś smarować, czymś zasmarować ten korek, czy po prostu go wkręcić tak jak jest. Tu nie ma żadnego wielkiego ciśnienia, tu nie ma żadnych wielkich drgań, także on na pewno nie wylezie. Teraz jak mocno? Znowu, jako że tu nie ma żadnych wielkich sił, to wystarczy, że trochę na wyczucie. Tu jest bodajże 26 Nm, czyli po prostu tak, żeby siedział. No, nie wkręcamy go bardzo mocno, ponieważ drugie ryzyko jest takie, że zerwiemy gwint w tej aluminiowej obudowie. No i to wszystko tak naprawdę. Spuściliśmy olej, zakręcamy dolny korek. Teraz popijemy zastrzykawę. No. Wkładamy rurkę do górnego otworu. O. I pompujemy. Taka standardowa strzykawa ma 500 ml. Oczywiście całe nie damy rady naciągnąć, więc to jest tak mniej więcej na 3 razy. No i dobra, teraz za trzecim razem przychodzi taki moment, gdzie, ponieważ olej jest gęsty i my go pompujemy i tam się tworzy taka górka, taka fala, więc dobrze jest mieć ten nasz korek pod ręką, bo pompujemy, pompujemy i nagle olej zaczyna płynąć, więc musimy szybko go tam zakręcić. O. O. I kończymy. Pokażę wam jeszcze jak podejść do dyferencjałów. To jest przedni dyfer i o ile dół możemy złapać samą grzechotką, o tyle górny korek jest schowany o za maglownicą i różnymi przewodami, więc tutaj najlepsze podejście jest w ten sposób, właśnie tą długą przedłużką 250 mm. O. W ten sposób pod maglownicą między przewodem. W ten sposób. Dobra. A tu mamy tył. Tył może złapać samą grzechotką. Zaraz. O. Tył może złapać dół samą grzechotką. I górę też. Ewentualnie do góry muszę dojść tutaj nad ramą jeszcze w ten sposób. I to wszystko. Tak się może dobrać do przedniego, tylnego dyfra oraz reduktora. Mam nadzieję, że ten filmik komuś pomoże podejść do tematu. Chciałbym, żebyście zobaczyli jeszcze jedno wideo, które znalazłem na YouTubie. Ktoś zrobił przeźroczystą obudowę dyferencjału i można zobaczyć, jak ten olej tam w środku pracuje. Chodzi mi o to, żebyście sobie uświadomili, że nie mają sensu różne sztuczki na dolewanie jak najwięcej oleju do wnętrza, ponieważ no, ten olej tak w tej obudowie szaleje, że nie ma to znaczenia, czy jest go troszkę za dużo, czy jest go troszkę za mało. Grunt, żeby tam był jakiś płyn. Olej pełni tak naprawdę dwie funkcje. No, po pierwsze smaruje te wszystkie łożyska i elementy ruchome, ale również odbiera ciepło i przekazuje na obudowę dyferencjału czy reduktora, no tak, żeby się nie przegrzał. Więc grunt, żeby jakiś płyn tam był i wszystko powinno być w porządku. Podzielę się jeszcze jednym małym gadżetem, ponieważ czasami się zdarza, że olej musimy zmienić bądź dolać w terenie. Jesteśmy w trasie, okazało się, że mamy wodę w dyferencjale albo uszczelniacz puścił i wszystko jest mokre, więc nie wiemy, ile tego oleju zostało.
O ile kupienie oleju nie sprawia aż takiego problemu w każdym sklepie z częściami, zazwyczaj jest. Można nawet, sytuacja awaryjna, kupić litr na stacji oleju silnikowego, no bo grunt, żeby coś tam było. Natomiast jest problem ze strzykawą. No, ciężko ze sobą wozić coś takiego wielkiego, a bez tego no, nic nie zrobimy, nie dolejemy. Więc ja się wybrałem do apteki i złapałem coś takiego. Dużo, jak największa strzykawa z kawałkiem rurki. Oczywiście nie będzie to za wygodne, ponieważ olej jest gęsty, ale na pewno no, trochę dłużej mi to zajmie, ale przynajmniej będę miał czym to zrobić. Więc ja to włożę w mojej małej skrzynce samochodowej. No właśnie, sytuacja awaryjna. Gdybym musiał coś wyższe dolać, wymienić i zrobić. Także mam taką opcję. To jest również dobre do różnych innych płynów, czy smagania, czy hamulcowego. No jak po prostu musimy coś odescać, albo gdzieś niedostępne miejsce dolać. Także taki mały hak ode mnie. No i tyle, no. Pozdrawiam, mam nadzieję, że komuś się przyda.